Nathan Marcel nie dostanie wypłaty za walkę na Fame the Freak. Gale the Freak są powrotem do starej szkoły freak fightów. Mimo to nie było i nie ma zgody na poruszanie tematów rodzin naszej organizacji. Czy nie było? Nathan Marcin był informowany przez szefa Fame, Rafała Pasternaka, o surowym zakazie dotykania takich tematów podczas konferencji czy programów. Podczas programu Face to Face decydował się na złamanie tych zasad. Wiecie co? Prawda jest taka, że nie można powiedzieć, że nie było. Bo nie raz, nie dwa, nie trzy i nie pięć mama Adriana Polaka była wyzywana. O sobie to już nawet nie będę mówił, nie chcę brzmieć koki i tak dalej, nie? Z tego powodu informujemy, że zawodnik nie otrzymał wypłaty za walkę na gali Fame the Freak. Dodatkową karą jest brak zgody na wypożyczenie do innych federacji do odwołania. Denis Zaleński był zapewniany o nieporuszaniu tematu rodzin i bliskich na programach przez Federację Fame. Szef organizacji Rafał Pasternak zadecydował, że cała kwota z kontraktu Natana Marcina zostanie przekazana Denisowi Zaleńskiemu. Może dostanę do Nate'a. Wiesz o co chodzi, kurwa, nie? Może dostanę do Nate'a. Ogólnie uważam tak. Czy Nathan... Jeśli Nathan się zobowiązał, że nie będzie poruszał tematu partnerki Denisa i został ostrzeżony, czy powinien zostać ukarany? Tak. Czy powinna zostać mu zabrana cała garza? Nie. Powinna to być taka kara, którą on odczuje, aczkolwiek nie możesz zabierać komuś... Inaczej, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Bo ktoś przyjdzie i powie, tak, Sergiusz za błędy się płaci, wiedział, z czym się to je i tak dalej. Z drugiej strony Fame to jest miejsce, gdzie niejednokrotnie ludzie są szmaceni, jak najgorsze kury, przy biernej postawie ludzi, którzy tym zarządzają, bo na tym polegają freak fight, na tym polegają emocje. Czy Nathan przesadził? Tak. Czy powinien dostać za to karę? Tak. Czy powinno się go pozbawić wszystkich pieniędzy, to co wydał na przygotowania, na trenerów i tak dalej? Nie. Tym bardziej, że jeśli chcecie te pieniądze przekazać Denisowi, a Denis również złamał kontrakt i to w każdym kontrakcie jest od momentu, kiedy Najman sfaulował Kasiusza, jest w kontrakcie zapis, chyba że być może się zmieniły, podejrzewam, że nie. Że w momencie, kiedy zostaniesz zdyskwalifikowany po intencjonalnym faulu, a to niewątpliwie jest intencjonalny faul, federacja może zabrać ci całe wynagrodzenie. Więc jeśli w taki sposób się bawią, to zarówno ani Nathan, ani Denis nie powinni dostać swojego wynagrodzenia, bo nie może być tak, że jeden łamie regulamin i kurwa dostaje dwie wypłaty, a drugi łamie regulamin, kurwa, i nie dostaje nic. Człowieku, tak napisali, żeby Denis nie płakał i podszedł do walki, a Marcin tak dostanie swoje podstawowe, a ty to rozkminiasz. Chuj w to, czy mu zapłacą, czy nie zapłacą. Następna rzecz, że dla mnie totalnie kurwską rzeczą jest, że jeśli we freak fightach działa Nathan, jakby zarabia pieniądze na tym, że sobie powalczy w Fejmie, powalczy sobie w Prime, powalczy sobie w Klaucie, czyli ma kontrakt z jedną federacją, ale jest mu zezwalane chodzić do różnych federacji, się bić, to co to jest kurwa za kara? Czyli tak, wy mu nie dacie pieniędzy, chłop żyje z walk i wy mu nie dacie pieniędzy za walkę, nie dacie mu walki, jeszcze nie pozwolicie mu nigdzie indziej zawalczyć, a kim wy kurwa jesteście? Bierzecie sobie życie Nathana Marconia za zakładnika. I teraz tak, ja nie uważam, że Nathan się zachował w porządku. Z drugiej strony, gdyby Nathan się nie zachował w sposób, który się zachował, to ta gala nie sprzedałaby tyle, ile sprzedała, a sprzedała na pewno żenująco, tylko by sprzedała 40% mniej, bo dosłownie, kurwa, na tej gali nic się nie działo. Nie działo się nic na programach, nie działo się nic na konferencjach. Ten content, kurwa, że Meduza robi IRL-e, kurwa, dla tam jakiejś małej społeczności Fejmu, chodząc po hotelu, to nie jest, kurwa, promocja gali. Ja wam powiem jedną rzecz. Ja wam powiem, dlaczego federacja coś takiego wrzuciła po walce. Bo oni nie rozumieją, co się dzieje w internecie. Oni stracili, kurwa, to dobre poczucie smaku. Czyli oni myśląc, że skoro Nathan po walce został wygwizdany w klatce, to znaczy, że go w internecie już nikt nie lubi. I oni mówią tak, nie no, zobacz, ludzie skandowali Denis, Denis. Tak, dobrze, jakby w Szczecinie, tam gdzie, kurwa, jeden zaczął krzyczeć, reszta za spoko. Kurwa, wśród 3000 ludzi, którzy tam byli, 500 osób, kurwa, krzyczało Denis, Denis i wygwizdało Marconia. Ale w internecie nigdy, kurwa, coś takiego nie przejdzie. Jakby upierdalasz skrzydła, kurwa, wychowankowi twojej federacji. I ja uważam w 100%, że mówią, o dobra, wiecie co? Nathan nie ma garzy. Zobaczcie, jak ludzie go nienawidzą. Zobacz, zobacz. Słuchaj, zobacz, nagrałem tutaj. Zobacz, jak krzyczą jebać. Chodzi o Nathana i Denisa, jestem totalnie neutralny. Nie zamierzam wybierać, ale jeśli chodzi o ciosa, to powiem tak. Z tego, co słyszałem, to dopiero początek takich akcji i muszę się przyzwyczaić. Czy to nie tak, że on jest moim wrogiem jakimś? Ja mam z nim stosunki neutralne, mówię tylko, co słyszałem. Że ponoć
szykują się konsekwencje. Dobra, oglądam ostatni pojedynek. Tak, i najlepsze to, że jeszcze narożnik Zaleckiego zaatakował zawodnika. Czyli Nathan nie może się bić w fejmie, nie dostanie wypłaty za fejm, nie dostanie wypożyczenia do Prime'u, dostał kurwa sokerkika w zęby, kurwa niesportowego, a jego kolegę kurwa pobił narożnik Denisa i jakby kurwa wszystko w porządku. Wypromował galę, zawalczył, wygrał kurwa, nic nie dostał kurwa. Jeszcze mu... To kurwa masakra. Ja uważam, że w tej sytuacji oni są na tym samym poziomie. To nie jest tak, że przyszedł Nathan, nawyzywał dziewczynę Denisa i tyle, nie? I kropka. Jak kurwa Denis napierdalał liście, kurwa rzucał krzesłami, kurwa pluł na nich, rzucał kurwa kubkami, wyzywał ich kurwa od cweli, od pedałów i to jakby, to jest wszystko okej, okay. To jest wszystko... W porządku. Problem właśnie jest taki, że w momencie, kiedy jedna strona coś robi i druga strona coś robi, to jak chcesz kogoś ukarać, musisz ukarać dwie strony. A wychodzi na to, kurwa, że Nathan, okej, zachował się jak się zachował. Powinien dostać karę? No myślę, że powinien dostać jakiś procent z wynagrodzenia. Ale kurwa, Denis wcale nie był lepszy. A jeśli jednego chcesz ukarać do zera, kurwa, ściągnąć go, kurwa, do poziomu morza, kurwa, a jeszcze wszystko, co miał przekazać Denisowi, jak był wcale niewiele lepszy, to już jest, kurwa, skandaliczne. Myślę, że Nathan może go na policję zgłosić za to, co zrobił. Bo to jest napaść, kurwa. To się nie działo w ferworze walki. Jebać Nathana, kara musi być, czeka to, na co zasłużył. Ale ja nie mam problemu z tym, że Nathana trzeba ukarać. On jakąś karę powinien dostać. Bo rzeczywiście brzydko się zachował. Ale nie możesz, kurwa, obarczyć go całą winą tego, kurwa, świata, a przenieść wszystkich profitów na Denisa, który wcale nie był lepszy. Dobra, widzowie, bojkotujemy. Ja się solidaryzuję z Nathanem. Jestem ciekawy tej jutrzejszej gali klautu. Widzicie, jakbyśmy byli w uniwersum trochę innym, że ludzie mają trochę więcej werwy, to byśmy jutro oglądali galę. I kto wie, to by mogła być wręcz najlepiej się sprzedająca gala. Zwłaszcza, że ludzie są wkurzeni teraz na fame po dzisiejszej gali. Nie, no raczej najlepiej sprzedająca się gala by to nie była. Jeśli nawet chodzi o klaut, nie wiem jaki oni mają rekord. Ja myślę, że Nathan dostanie jednak wypłatę, ale no nie wiemy, nie wiemy. Znaczy powiem tak, na pewno fame się teraz, bo są różne są fazy federacji. Jak dwie federacje ze sobą rywalizują, to federacje się nie czują pewnie. Natomiast jeżeli prawdą jest, że teraz Fame rządzi we frikach i że Cloud się w jakiejś tam części, że ten pakiet kontrolny został przejęty, ale jeszcze tego nie mamy oficjalnie potwierdzonego, no to jeżeli Fame jest na tyle, teraz ma pewną pozycję, no to oni sobie mogą już pozwolić na wszystko. Na poświęcenie na przykład Nathana, żeby Nathan się pogniewał, a Nathan się prędzej czy później i tak pogodzi. No bo gdzie pójdzie? Nathan to nie był jakiś mega mocny YouTuber z mega mocną społecznością, który jak zacznie rzucać odcinki, no to będzie zajebiście żył z AdSense. Nie. Chociaż tak on sobie wygląda, teraz on na tą Maltę. On sobie na tą Maltę chyba teraz lata, ale ja nie wiem, czy on sporo zarabia na tych kasynach. Ale widziałem, że chyba był, nie? Bo z Szymolem coś tam robili. Widziałem, z co Wardega pisał do Denisa. Jesteś dla mnie pałą życiową, ale serio współczuję po dzisiejszym programie. Nie daj się zwieść. Tam nie ma honoru, a liczą się tylko pieniądze. Mimo, że masz chujowe zasady, to postaraj się być im wiernym, bo inaczej utracisz samego siebie. Powodzenia, mimo że cię nie lubię. Za jakiś czas przejrzysz na oczy. A serio coś takiego do Denisa napisał, czy o co tu chodzi? Serio? Wardenga napisał do Denisa, że jest pałą życiową? Wardenga, ty się nie pierdoli. Imponuje mi to troszkę. Co, Denis to taki gangster, że można tak pisać? No nie, Wardenga po prostu nie był znany z tego, że mówi do ludzi, że są pałami życiowymi, no. Był zawsze taki wyważony, nie? Nie wierzę, słuchaj. Po pierwsze, ja w to tak średnio wierzę, ale uznajmy, że to prawda, bo ja wiem, jakie się rzeczy działy w przeszłości. Ale uznajmy, że to prawda. To teraz jest tak. Gość, który kopnął w głowę typa z premedytacją 3 razy, dostanie jego garze. Tak. Ja pierdolę, kurwa. Jak oni nie potrafią sobie radzić bez tego Andrzeja, to jest takie śmieszne. Przecież oni myślą tak, weźcie, napiszcie taki post, wyjdziemy wtedy dobrze wizerunkowo. Ja wyjdę na honorowego. Będzie, że mam zasady. A tak naprawdę wychodzą, jak sobie w końcu to przemyślą, dojdzie do nich, że ej, nie, to chyba dziwnie. Ładnie sobie Wardenga na tej chmurce podróżuje. Jest, ugryź mnie. Mateusz Kaniowski. Już się tłumaczysz. A o, jaki pobijany. Jednak twarde ma ręce na ten marcu. Razem Denis Załęcki, który został zdyskwalifikowany. Nie no, szkoda chłopaka. Dobry gość. Pany? I pierwsze słowa po walce to? Pierwsze słowa po walce to, że followowałem, a nie miałem ogólnie, nie chciałem ogólnie followować, bo widziałem, że takich rozkłowi jak żaby. I tak, słuchaj, on mi skoczył na plecy, on mnie dusi, nawet nie czułem tego, że mnie dusi. To jest w ogóle masakra, te 105 kg wagi jego, to jest tragedia tego Nathanka. No dobra, no to było faktycznie nie faulować i ich rozwalić normalnie. To zacząłem kopać, no bo się wkurzyłem, bo wiesz, 3 razy mnie ugryzło w głowę, 3 razy mnie
gdzieś tu mnie gryzł cały czas. W głowę go kurwa ugryzł, tak? Tak rozjebał szczynkę, że go w głowę pogryzł. Ja pierdolę, dobrze, że mu nie ujebał tego łba. Ale jak to mówią, kurwa, kurwie, łba nie urwie. Więc myślę, że powinien być Denis spokojny i się tak nie bać tego. Wiem, cię gryz na pewno. Przysięgam ci na kamerach, że mnie cały czas gryz, nie wszczęca, ale mnie gryz cały czas, nie? No to czy mi wsadzi, widzisz palec w ogo? Widzę, że masz bardzo czerwono. Ani jednej bomby, człowiek, palec... Wiesz co, poczekaj, bo może ja ci powiem, jak to wyglądało, no, no. Bo wiesz, z naszej perspektywy, ty ale dostałeś mi... dużo uderzeń tutaj na tą część. Tak, ale mi chodzi o palec w oko, sobie zrobicie sobie kamery, że siedzę, że go bije, a ten mi tak typowo cały palec, no już znowu cały palec mi sali w oko i mnie gryzie i takie słyszę, mówię, ty, mówię, bo nie gryź, no i go zrzuciłem i zacząłem tego petować, nie? Tego skopałem i później drugiego zaraz, nie? Drugiego kiedy? Natan przyszle rozdostał, bo buta z góry, nie? Drugiego ciosa też? No nie, Natan. Wiesz, że... Ale to później, pierw dostał cios ode mnie buta, tak? Odcięło go. Nie, to jest dobrze, że on się przyznaje, że kopnął parę razy. My to nie oglądasz, czy nie? No co? Stary dostał Natan. Słowo honoru, że go gryźli? No nie wiem, muszę przeanalizować, czy tam faktycznie go podgryzał. Może go całował w ucho. Niech no zobaczę. Nie, usta ma normalnie... Ja nie widzę, żeby go gryzł. No chyba, że będą może jutro. Jeżeli go gryzł, no to się faktycznie pojawią nagrania jakieś jutro. Pewnie z lepszej jakości, ale... Gdzie niby go gryzł? Na razie nic takiego nie widać na nagraniu. Dobra, w to.